widok w kierunku Sopoty z wysokości około 300 metrów. Zdjęcie zrobione w okresie międzywojennym.
uwagę na pawilony, które widzimy, bo są takie niespecjalnie okazałe, raczej można by powiedzieć dosyć ubogie, nie jest to nic wielkiego. Plaża, wybry, dom zdrojowy, rok około 1910, widok oczywiście z boku w kierunku Brzeźna. I Litkowskie Molo. I również Litkowskie Molo, widok na Zatokę Gdańską. Lata 30-20 wieku. No i oczywiście deptak w Parku Litkowskim, również lata 30-20 wieku. Dom kurancyjny i fragment skweru przed Molo, koniec lat 30-20 wieku. Zwróćcie Państwo uwagę na pojemnik po prawej stronie, jest to kosz na śmieci z napisem. Napis w wolnym tłumaczeniu brzmi: to jest miejsce na papierki, po to mnie tutaj postawiono, papierki, śmieci wrzucaj tutaj. No i już okres powojenny, pan Wielkowie, wizyta dziennikarzy, rok 1947. W głębi widzimy resztki zniszczonego mola, lata 50-20 wieku. Teraz może ten, no już 78 rok, potem Posejdon, oczywiście czasy już zupełnie nowe. Teraz wracamy do kaplicy świętego Piotra i może jeszcze kilka słów na temat samej kaplicy. Kaplica świętego Piotra. Pod koniec lutego 1923 roku założono Stowarzyszenie Budowy Kaplicy Wielkiej. W sierpniu stowarzyszenie przyjmowało od władz Wolnego Miasta Gdańska plac o powierzchni 5220 m2 na rogu ulic Piaskowskiej i Kaplicznej. Plac nabyto za symboliczną kwotę 5,22 miliarda marek gdańskich. Dla lepszego zobrazowania wartości tej sumy przeliczymy ją na dolary i wyjdzie nam mniej więcej 1,5 dolara. W dniu 25 marca 1923 roku założony został Komitet Budowy Kaplicy, a w dniu 18 października 1923 roku nastąpiło zatwierdzenie notarialne projektu według architekta Zimlera. W styczniu 1925 roku prawnie przekazano Stowarzyszeniu plac pod budowę, a paragraf 7 tej umowy zobowiązywał wybudowanie kaplicy do dnia 1 października 1928. 1 kwietnia 1925 roku nastąpiło rozpoczęcie budowy, a 4 lutego 1926 roku nastąpił oficjalny odbiór stanu surowego przez policję budowlaną w Wolnym Mieście Gdańsku. Po trwającej 1,5 roku budowie w dniu 24 października 1926 roku paroboszcz Franciszek Berend poświęca kaplicę i odprawia w niej pierwszą mszę świętą. W styczniu 1928 roku zamieszczono w kapliczce i poświęcono dwa dzwony. Niestety kościół świętego Piotra został w roku 1979 rozebrany. Jedyna pozostałość po tym kościele to są dwa dzwony w kościele, który został wybudowany na miejscu kościoła świętego Piotra. W tej chwili są tam oczywiście trzy dzwony, jeden został jak gdyby dorobiony, dokupiony. Dwa to są oryginalne właśnie z tego kościoła. To jest jedyna właśnie pozostałość. Dziękuję Państwu.